Po zwycięstwie z Legią piłkarze Kolejorza podejmowali inny stołeczny zespół Polonią. Targana wewnętrznymi problemami ekipa z Warszawy przyjechała do Poznania z wciąż realnymi szansami na grę w europejskich pucharach. Lech do meczu z czarnymi koszulami przystępował bez Huberta Włąkiewicza i Artioma Rudnewa, ale nie przeszkodziło mu to odnieść kolejnego zwycięstwa. Gola na wagę 3 punktów zdobył Ubi Parip. Ta akcja Bartek dobrze zagrał do mnie, udało się strzelić na bramkę i jestem szczęśliwy, bo udało się strzelić znowu. Lech znowu wygrywa, Lech musi tak dalej grać i musi tak dalej walczyć. Bez punktów wrócili ze stolicy piłkarze Lecha grający w młodej ekstraklasie. Lechici od 4 spotkań nie mogą odnieść zwycięstwa, a z Polonią przegrali 1-2. Jedyną bramkę dla Kolejorza zdobył Bagiński. W sobotę do Poznania przyjechał Puchar Henri Delaneya. Trofeum, o które na przełomie czerwca i lipca bić się będzie 16 najlepszych drużyn Starego Kontynentu, pojawiło się także na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, czyli jednej z 8 aren, na których rozegrane zostaną tegoroczne Mistrzostwa Europy. Podstawowy cel, który postawiono przed trenerem Mariuszem Rumakiem i całym zespołem Kolejorza, udało się zrealizować w przedostatniej kolejce sezonu. Lech po kolejnym ciężkim boju pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 po bramce Rudnewa z rzutu karnego i wobec porażki Korony Kielce z łódzkim Widzewem może być pewny, że w przyszłym sezonie zagra w europejskich pucharach. Na początku były wątpienia, ale jesteśmy profesjonalistami, walczymy do końca. Walczyliśmy te puchary, teraz idziemy walczyć mistrzem. Cały czas Lechici mają jednak szansę sięgnąć po mistrzostwo kraju. W ostatniej kolejce sezonu Kolejorz jedzie do Łodzi na mecz z Widzewem. Nie wszystko jednak zależy od poznaniaków. By zdobyć mistrzostwo, muszą nie tylko wygrać z Widzewem, ale też czekać na potknięcie liderującego Śląska Wrocław i drugiego Ruchu Chorzów. Już mamy cel minimum, więc osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, aczkolwiek jeszcze jest jeden mecz i też sobie zakładaliśmy, że po prostu wygramy każdy kolejny mecz, każde kolejne spotkanie do końca, no i ten mecz na Widzewie bardzo chcemy wygrać.